W nadziei na naprawienie swoich związków grupa par odwiedza odległą wyspę na retryt dla par. Jednakże wyspa jest domem mitycznego stworzenia zwanego sukubusem, który naśladuje ich wygląd i uwodzi ich na śmierć. Podczas kolacji pary otrzymują naszyjniki od zamaskowanych pracowników. Elisze, rzeczniczka, informuje ich, że będą one niezbędnym elementem testu. Czujniki zainstalowane w naszyjnikach pomogą określić, czy ktoś z nich kłamie. Jutro organizator retrytu i głos za ołtarzem obiecuje pomóc im przywrócić pasję w ich związkach poprzez różne testy. Wyjaśnia, że aby to się stało, będą musieli ze sobą współpracować podczas retrytu. Tejmar mówi im, że otrzymają koperty z zadaniami w środku. Po ogłoszeniu tego, zamaskowani ludzie dają im ich pierwsze koperty. Następnie Tejmar instruuje ich, aby odpowiadali na pytania z absolutną szczerością. Nakazuje Kate, aby była pierwszą osobą, która przejdzie test, a kobieta się zgadza. Koperta pytają, czy inni mężczyźni ekscytują ją bardziej niż Nick, ale ona zaprzecza. Tym razem Tejmar uznaje jej odpowiedź za kłamstwo, ale Kate pozostaje pewna swojej odpowiedzi. Ponieważ Tejmar wielokrotnie mówi jej, że kłamie, Kate zaczyna tracić cierpliwość. Elisze nalega, aby się uspokoiła i powiedziała prawdę. Uparta Kate zamierza odejść, ale zamaskowani strażnicy jej zabraniają. Stacy wyraża swoje niezadowolenie z powodu nacisku na Kate, aby odpowiedziała, jednak Elisze nalega, że Kate musi powiedzieć prawdę. Nick pozwala Kate być szczerym, więc ona przyznaje, że on jej nie ekscytuje. Teraz Elisze nakazuje Stacy przeczytać swoje pytanie, ale ona odmawia. Stacy kwestionuje cel ich obecnego zgromadzenia, ponieważ czuje, że chcą się z niej wyśmiewać. Kiedy nikt nie odpowiada, pyta Michaela o jego opinię, ale nieumarła wersja jej kochanka odwraca się i atakuje ją. Chwilę później Stacy budzi się w labiryncie. Gdy słyszy dziwny dźwięk, podąża za nim i natrafia na małą dziurę zawierającą latarkę i kopertę. Natychmiast otwiera kopertę, która instruuje ją, aby znalazła swojego partnera, aby uciec. Podczas poszukiwań Michaela, Stacy zauważa postać przechodzącą obok niej, co ją niepokoi. Udaje się w kierunku postaci, mając nadzieję, że doprowadzi ją do Michaela. Zamiast swojego kochanka, odkrywa stare, ale dziwne lustro. Stacy zaczyna badać okolice, nieświadoma, że lustro uchwyciło jej odbicie. Nagle słyszy hałas, co sprawia, że się odwraca. Zauważa Andiego, który powoli się do niej zbliża. W tym momencie Stacy słyszy kolejny hałas dochodzący z lustra, co zmusza ją do jego sprawdzenia. Stacy widzi swoje odbicie mające intymny moment z Andiem, co ją myli. Nieświadoma, że to tak naprawdę sobowtór Andiego, który zaczyna się rozbierać i kusi ją do intymności, Stacy nie znosi takiego aktu, więc rzuca latarką w lustro. Gdy się rozbija, sobowtór Andiego znika. Tymczasem prawdziwy Andy budzi się sam w tym samym labiryncie. Podchodzi do kosza z jabłkami i zauważa kopertę i latarkę. Podobnie jak Stacy, koperta nakazuje mu znaleźć swojego partnera, aby uciec. Wracając do sytuacji Stacy, kobieta wchodzi do pokoju, gdzie na gałęzi dziwnie wiszą vintage'owe przedmioty, takie jak kieszonkowy zegarek i monokl. Ciekawa kobieta używa monokla, tylko po to, aby zobaczyć zjawę. Chociaż przerażona, Stacy używa go ponownie i dostrzega bliżej upiorny wygląd zjawy. To sprawia, że ucieka i znajduje kryjówkę. Obok siebie Stacy znajduje bransoletkę z jej imieniem, co ją rozradowuje. Jej chwilowe szczęście zostaje zakłócone, gdy słyszy sygnał dochodzący z pobliskiej dziury. W środku Stacy odkrywa kluczyki do samochodu, ale gdy je wyciąga, nieumarła ręka chwyta ją. Przerażona Stacy szybko wychodzi z dziury i znajduje drogę do ucieczki. Nick słyszy jej krzyki, myśląc, że to Kate, rusza w jej kierunku i znajduje ją w osłabionym stanie. Z drugiej strony, Stacy frenetycznie biega po przejściach, kiedy natrafia na Michaela. Stacy pyta go, czy widział coś dziwnego w labiryncie, a on to potwierdza. Podczas rozmowy Nick i Kate pojawiają się, wzbudzając w nich obawy z powodu stanu Kate. Postanawiają znaleźć sposób na ucieczkę, ale Olivia ich zatrzymuje. Zachęca ich, aby za nią poszli, ponieważ Andy wie, gdzie jest wyjście. Poza labiryntem Olivia konfrontuje się z Eliszą w sprawie Ginny i Javiera. Elisze informuje ich, że para przeszła test pierwsza, więc wrócili wcześniej niż reszta. Stacy przesłuchuje Elisze, czy dodali coś do ich napojów, ale zamaskowana kobieta odrzuca ten pomysł. Tej nocy Stacy pyta Michaela, co widział w labiryncie. Michael ujawnia, że widział scenariusz w lustrze, gdzie JY go uwodził. Po podzieleniu się tym, pyta Stacy, czy doświadczyła tego samego, a ona zaprzecza. Z powodu niewytłumaczalnych zdarzeń Michael sugeruje, aby opuścili wyspę, obawiając się, że stres może wpłynąć na Stacy, ale ona odmawia. Stacy dzieli się, że jej siostra bliźniaczka Melissa zniknęła na wyspie, dlatego są na retrucie, aby ją znaleźć. Ciekawy Michael zastanawia się, skąd wie, że jej siostra była na wyspie.
Stacy informuje go, że znalazła mapę wśród jej rzeczy. Tymczasem w pokoju Oliwii i Andy'ego, mężczyzna inicjuje zbliżenie, ale ona odmawia. Oliwia podkreśla, że musi nauczyć się mu ufać, a on nalega, aby się ruszyła, przypominając, że już przeprosił za swoją niewierność. Pomimo początkowej odmowy Oliwia poddaje się nieodpartej pokusie Andy'ego, zwłaszcza że mówi do niej czułe słowa. Gdy się kochają, Oliwia widzi odbicie Stacy w lustrze, mającą intymny moment z Andy'em. Niespokojna Oliwia nagle kończy ich moment, konfrontując Andy'ego, który wydaje się patrzeć gdzieś indziej. Zapewnia ją, że jego uwaga jest skupiona na niej, ale Oliwia jest niespokojna. Kiedy spogląda przez okno, zauważa Stacy, co ją rozwściecza. Postrzega to jako kolejny epizod niewierności Andy'ego, ale on zaprzecza swojemu zaangażowaniu z Stacy. Mimo jego słów, paranoja Oliwii przesłania jej osąd, więc pozostaje nieufna. Podobnie jak Oliwia, Nick nie ufa Kate, ponieważ widział ją z kimś innym w labiryncie. Kate zaprzecza, ale to tylko go wścieka, ponieważ słyszał, jak błagała tę osobę, aby ją puściła. Kate odkrywa, że na wyspie czai się coś złowrogiego, co budzi w nich coś mrocznego, więc błaga go, aby opuścili to miejsce. Nick jej nie wierzy, grożąc, że ją zabije, jeśli znowu go upokorzy. Gdy jest sama, Kate odczuwa ostry ból w plecach. Podchodzi do lustra, aby sprawdzić swoją ranę. Bada ją i zaczyna sobie przypominać czas spędzony w labiryncie, gdzie widziała siebie, jak kochała się z Javierem. Nagle ich moment się kończy, a za nią stoi sobowtór Javiera. Próbowała dowiedzieć się o dziwnej sytuacji, ale sobowtór zainicjował ich romans. Kiedy miała go pocałować, sobowtór Javiera pchnął ją na kolczastą ścianę, raniąc ją. Jej wspomnienia przerywa pukanie do drzwi, więc idzie sprawdzić, kto to może być. Jednak niespodziewany gość porywa Kate. Po tym Nick szuka jej, ale nigdzie jej nie znajduje. Oliwia sprawdza, co się dzieje, a Nick informuje ją, że Kate zaginęła. Elisha słyszy ich rozmowę i podchodzi do nich z narastającym niepokojem. Nick mówi jej o swoim problemie, a Elisha wyjaśnia, że Kate została od niego oddzielona w ramach testu. Domaga się, aby zobaczyć swoją ukochaną, aby upewnić się, że jest bezpieczna, ale Elisha mu odmawia. Aby go uspokoić, obiecuje, że spotka się z Kate na przyjęciu jutro. Tej nocy Stacy budzi się z koszmaru i zostaje przeniesiona do dnia, kiedy musiała odwołać kolację rocznicową z Michaelem. Był wściekły, że wybrała pracę zamiast bycia z nim. W obronie Stacy jest pracoholikiem, etnografem, który miał tylko wieczór na omówienie swoich danych z kolegą. Michael skarcił ją za priorytetowanie pracy nad ich związkiem. Melissa, która przebywała u nich po rozstaniu, podsłuchała ich kłótnie. Z powodu intensywnego wspomnienia Stacy opuszcza pokój, aby zaczerpnąć świeżego powietrza. Nagle pojawia się Andy i konfrontuje ją, czy naprawdę była przy ich oknie, kiedy on i Oliwia się kochali. Stacy zaprzecza, ale Andy nie wierzy. Wspomina, że widział ją w labiryncie, co budzi jej zainteresowanie. W tej chwili pyta go, czy widział ją w lustrze, ale on odrzuca tę myśl. Zamiast tego ujawnia, że Stacy stała naga przed nim. Stacy uporczywie zaprzecza, że to była ona i zaczyna informować go o podobnym spotkaniu, które miała. Następnego dnia Michael konfrontuje Stacy w sprawie jej interakcji z Andym, co wywołuje zainteresowanie wśród uczestników retrytu. Próbuje wyjaśnić sytuację Michaelowi, ale on ją odrzuca. W tym momencie pojawia się Elisha i daje parom nowe zadanie. Wyjaśnia, że muszą spędzić dzień z partnerem kogoś innego, aby uświadomić sobie, jak ważny jest ich własny partner. Tamar informuje ich, że Kate i Javier już wyszli. Przed wyjściem Stacy zauważa klucze przy pasku Elishi. Krótko po tym Stacy jest sparowana z Andym i nakłania go, aby poszedł z nią do pokoju numer 11, używając klucza, który zdobyła w labiryncie. Stacy łatwo otwiera pokój i każe Andemu czekać na zewnątrz. W środku Stacy otwiera tajemnicze pudełko zawierające miksturę owiniętą w kawałek papieru. Bada rysunek na papierze i zdaje sobie sprawę, że to ten sam korytarz w willi. Kiedy ma wyjść, wpada na Andy'ego, który martwi się o nią. Pyta ją o dziwny rysunek na papierze, a ona mówi, że to jej siostry. Teraz na temat Stacy dzieli się, że pokój ten zajmowała jej siostra przed zniknięciem na wyspie 3 miesiące temu. Andy zastanawia się, dlaczego nie zgłosiła tego na policję, a ona tłumaczy, że nie ma dowodów. Po usłyszeniu tego Andy pyta, jaki ma plan. Stacy wyraża potrzebę zdobycia klucza od Elishi i prosi go o pomoc. Wciąż ciekawy, Andy pyta, dlaczego jej siostra była na wyspie, ale Stacy nie może odpowiedzieć. Bez wyboru przyznaje, że nie była Stacy, ale Melissa przez cały czas. Wracając do dnia kłótni Stacy i Michaela, Melissa postanowiła przymierzyć sukienkę siostry. Podziwiając się w lustrze, pojawił się Michael i pomylił ją ze Stacy. Przeprosił za wcześniejsze ostre słowa i wyznał jej miłość. Następnie zainicjował intymność, której Melissa nie mogła odmówić,
ponieważ miała niewypowiedziane uczucia do niego. Jednak Stacy przyłapała ich na gorącym uczynku, co sprawiło, że poczuła się zdradzona. Później, na przyjęciu, Andy tańczy z Eliszą i potajemnie zabiera od niej klucze. Aby zdobyć klucze, Melissa udaje, że tańczy z nim. Para udaje się na bok, a Andy przekazuje jej klucze. Później Melissa wchodzi do pokoju i znajduje ołtarz w środku. Słyszy agonalne łkania, co sprawia, że się odwraca. Melissa widzi kobietę przykrytą białą tkaniną i ukrzyżowaną na jednej z przejść. Próbuje do niej podejść, ale obecność zamaskowanych ludzi przerywa jej działania. Natychmiast kobieta znajduje miejsce do ukrycia się, aby obserwować, co się stanie. Melissa widzi, jak grupa porywa kobietę i wyprowadza ją na zewnątrz willi. Zdeterminowana, aby zbadać to dziwne zdarzenie, podąża za nimi. Chwilę później Melissa dociera do centrum labiryntu i obserwuje, jak członkowie kultu zdejmują tkaninę z głowy kobiety. Jest zaskoczona, widząc, że Kate jest ich więźniem. Po związaniu jej na palu, członkowie kultu rozpoczynają rytuał przywołujący stworzenie, które przybiera wygląd Kate. Stworzenie podchodzi do niej i pochłania jej duszę. Po odejściu kultu z sobowtórem Kate, Melissa podchodzi do ciała Kate, aby ją sprawdzić. Niestety, Kate wydaje swoje ostatnie tchnienie, co sprawia, że Melissa upada na ziemię. Zauważa torbę Stacy i odzyskuje dziennik siostry. Melissa zdaje sobie sprawę, że ciało Stacy jest w pobliżu, więc przeszukuje zarosłe gałęzie. Zgodnie ze swoim przeczuciem odkrywa bezwładne ciało Stacy zamknięte wewnątrz drzewa. Wracając do pokoju, Melissa czyta dziennik Stacy i dowiaduje się, że jej siostra odwiedziła wyspę, aby odnaleźć kult czczący demona Ardat Lili. Dziennik ujawnia, że demon jest znany jako sukkubus, który kusi swoje ofiary, przybierając różne formy, by obudzić w nich złe cnoty. Gdy ofiara wpadnie w jego pułapkę, sukkubus pochłania ich duszę, prowadząc do ich zguby. Mimo to, Stacy znalazła sposób na wypędzenie Ardat poprzez starożytne teksty, a konkretnie eliksir, który Melissa znalazła wcześniej. Nazywa się to A Martwa Woda Babilonu, którą Stacy przyrządziła, rozszyfrowując zaklęcie. Z tym w głowie, Melissa otwiera szafkę, aby wyjąć eliksir. Kiedy ma wychodzić, stare zdjęcie wypada z dziennika. Melissa jest zdezorientowana, dlaczego osoba na zdjęciu wydaje się być dżinn z XIX wieku. Odwraca zdjęcie i czyta, że to faktycznie Tejmar, który kupił wyspę w 1899 roku. Mówiąc o dżinn, kobieta jest sparowana z Michaelem i uwodzi go. Jednak dżinn ma ukryty motyw, aby uczynić go ofiarą. Pcha Michaela na łóżko, kłując go kolcami pod prześcieradłem. Podobnie, Ardat w skórze Kate uwodzi Nika, a mężczyzna ulega jej pokusie, co skutkuje pożarciem go przez sukkubusa. Po pewnym czasie osłabiony Michael wraca do pokoju i informuje Melissa o nikczemności dżinn. W związku z tym Melissa zabiera go do pokoju Olivii i Andy'ego, aby przekonać ich do opuszczenia wyspy. Ostrzega ich przed obecnością Ardat, który jest głodny ofiar. Aby to udowodnić, pokazuje im ranę Michaela, podobną do rany Kate. Michael mówi im, że to dżinn jest winna jego rany, pozwalając Melissie oświecić ich o prawdziwej tożsamości kobiety. Według dziennika Stacy, jest Tejmar, czcicielką sukkuba, która ofiaruje ofiary demonowi. Na zewnątrz willi grupa spotyka dżinn wraz z jej wyznawcami. Zabrania im opuszczenia wyspy, ponieważ chce, aby jej służyli. Wyjawia, że poświęciła Javiera, aby utrzymać sukkuba na wyspie. Dżinn nie okazuje skruchy za poświęcanie życia innych ludzi, wierząc, że niewierni i grzesznicy zasługują na taki tragiczny los. Z poczucia winy Michael opuszcza grupę i dołącza do dżinn. Przywódczyni kultu chwyta nóż i zaczyna rytuał ofiarny. Gdy dżinn jest zajęta, Michael atakuje ją od tyłu i wbija nóż w jej pierś. Dżinn traci życie, a jej wyznawcy spotykają ten sam los. Znacznie osłabiony Michael umiera wewnątrz willi. Andy sugeruje, że szybko uciekają z wyspy, ale Melissa odmawia. Planuje uwolnić swoją siostrę i inne ofiary spod kontroli sukkuba. Nakłania parę, aby opuścili wyspę, ale Olivia ją powstrzymuje. Mimo że Andy jest przeciwny planom Melissy, Olivia nalega, aby pomogli jej pokonać sukkuba. Po ich zgodzie Melissa wykorzystuje dziennik Stacy do stworzenia planu. Nakazuje wszystkim zebrać 3 lustra, aby osłabić sukkuba, a następnie przedstawia im eliksir. Podczas poszukiwań Andy spotyka ofiary Ardat uwięzione na ścianach labiryntu. Na szczęście Olivia ratuje go, używając lustra, które zdobyła. Gdy grupa zbiera wszystkie lustra, zaczynają aranżować pułapkę, ponieważ muszą zwabić sukkuba do swojej lokalizacji. Olivia zachęca Andy'ego, aby namiętnie pocałował Melissę, podkreślając, że musi ulec pokusie, aby to było skuteczne. Bez wyboru, Andy spełnia to, podczas gdy Olivia odchodzi, aby nie przeszkadzać imienia. W środku ich momentu para słyszy krzyk Olivii, co ich alarmuje. Andy zgłasza się, aby sprawdzić swoją ukochaną i każe Melissie zmierzyć się z sukkubem podczas jego nieobecności.
Po chwili sukub przyjmuje postać Andy'ego i pojawia się w miejscu, gdzie jest Melisse. Odkrywa lustra i rozbiera się. Ardat podąża za jej przykładem, akurat w momencie, gdy pojawia się prawdziwy Andy. Natychmiast odkrywa ostatnie lustro, dając Melisse sygnał do rzucenia eliksiru w sukkuba. To rani stworzenie, co go rozwściecza. Próbuje rzucić się na Melisse, ale lustra więżą go i ukazują jego odrażający wygląd. Znikąd lustra pękają, a pochodnie gasną. Melisse i Andy obracają się i napotykają hordę ofiar Ardat. Gdy horda zmierza w kierunku sukkuba, Stacy informuje Melisse o swojej obecności. Następnie dołącza do hordy, aby osaczyć Ardat. Melisse i Andy decydują się podpalić sukkuba. Wyposażeni w koktajle Mołotowa, rzucają je na miejsce, gdzie znajduje się Ardat, spalając stworzenie. Gdy Ardat ginie, Stacy podchodzi do Melisse, co ją wzrusza. Niedługo potem horda znika wraz ze Stacy, uwolniona od więzienia Ardat. Następnego ranka, pozostali przy życiu znajdują helikopter kultu. Olivia wyraża chęć ponownego nawiązania związku z Andym, a on się zgadza. Z drugiej strony, Melisse odmawia opuszczenia wyspy, ponieważ zostawiła dziennik Stacy w ich pokoju. Andy zgłasza się, aby go odzyskać, co wywołuje u niej wdzięczność. Przed wyjściem mówi, że chce ją jeszcze raz spotkać. Wracając do willi, Andy przechodzi obok lustra, które pęka. Później Andy wsiada do helikoptera z nieczytelnym wyrazem twarzy i odlatuje.